Uwaga, wielka prezentacja. Ja pierdolę, ale mocne gówno. Masz szczęście, bo kurde, dobrała mnie naprawdę za... Foga, to jest prawdziwe pióra są? Tak. Wow! To prawdziwe skrzydła? Wow! Zajebiście, Baśka. Baśka się zna na robocie. 14%. Czarek mówi, że nie pomoże mi w pakowaniu skrzydeł. Chciałbym naprawdę, no ale no, gdzie ja to zmieszczę w samochodzie? No przecież... Jaki dobry żart, jak się śmieje. Nie, ja płaczę, że nie ma ci pop. Padamy do Łodzi, nie stara? Nie ziewaj tutaj przy ludziach, to są poważna widownia, ty Boże. To są poważne widownie. Też wam wasze stare podpierdzielają bluzy bez przerwy, taką ładną sobie kupiłem. Ale przynajmniej na jeden... Nasza bluza. Na jednym wywiadzie chociaż była. Powiedział do mnie Rafał. O co chcesz zapytać? Chciałem zapytać, czy dałby się zaprosić do wywiadu kanał Wykolejenie TV. Zapraszam serdecznie. O, ale się wpierdoliłem teraz. Słuchaj, odezwę się do ciebie, zadzwonimy. Jesteśmy w hotelu, dzień wcześniej, żeby się zaklimatyzować. Stara jarapeta, ja się melduję i jazda. Stara nagrywa oczywiście. Patrzę za okno, widok no przytłaczający, jednak to Łódź. Łódź ma swój ciężar gatunkowy. Jesteśmy, no cóż, no, konferencja już jutro. Jest lekki stresik, ale chcę dać dobre show, bo uważam, że widownia na nie zasługuje. A właśnie, byliśmy w tym hotelu na IFM Show też, nie? Tak. Więc... zły znak. Ty stara, można powiedzieć, że jesteśmy pierwszy raz w Hiltonie w Łodzi bez Youngmana. O nie. A może do niego zadzwonić, żeby przyjechał? Youngman, jeżeli to oglądasz, zapraszam. Czemu mnie nie wspierasz w moich przygotowaniach? Stara mówi, że się po Krynicy zdrój zraziła do śniadań w hotelu, a to po prostu obecność Wojtka zepsuła ten smak. To nie to, że to jedzenie było niedobre. Całkiem możliwe, bo on tak przyciąga taką złą energię. I oddaje jeszcze więcej złej energii. Jest śmierdzi gównem. Stara chciała jedzenie w Ikei, dostała jedzenie w Ikei. Ze mną żyć jak w bajce, co? Dostaje się to, co się chce zawsze. Tak. Dostała zupę. Wyglądasz jak bezdomny, co dostał prezenty jakieś takie od ludzi po dobrej woli. Słuchajcie, tutaj propaganda RGB, widzicie, wszędzie się świeci na tęczowo. No aż skręca z bólu. Zrobiliśmy zakupy, idziemy na sałenkę. Lecimy, nie pokażę wam jak na basenie się kąpiemy, bo to dla was zbyt mocne wrażenia audiowizualne i byście się podjarali. Więc zachowamy wam te widoki, ale widzimy się za chwilę, tak jak to robią. Dzień dobry kochani, to już dzisiaj jest konferencja. Bardzo się cieszę, bardzo taka jakby dla mnie stresująca sytuacja, bo to pierwszy raz. Ale mam nadzieję, że tam czadła, teraz idziemy ze starą coś zjeść, tak stara? O Boże, kto tak wygląda dobrze? To ja. Stara się rozkręca, słuchajcie. Nie, zjesz rzeczy. To wszystko na pewno? No, to tak mam po jednym, ale już nie mam. Jakie goferki zmutowane. Aniołku, co ty tam kręcisz? No właśnie przymierzamy swoje skrzydła. Ale coś się kurwa nie chcą tego. Jak anioła głos? Nie, to jest ten. Tan dioro. Dobra, ja myślałem, że to wyprostowane. Nie, ale takie zgięte. Głupio by wyglądał, jakbyś miał dyktę na plecach. Teraz jest zajebiście, tak powinno być. Pokaż wykowanie. Sama lepiła. Pióra z człowieka. Yeah. Co to było? No dobra, wal z tym dźwiękiem. Stara, co robisz z tym zdjęciem Sylwestra? Poprawiam go. Do pap folderu? Chyba nie mojego. No wiadomo, że mojego. Czarek powiedział tak. Nie, ja powiem, co ja powiedziałem. No. Dobra, Robert? No. Więc tak, powiedziałem po prostu, że jak będziesz już rozemocjonowany tą konferencją, to trzymaj nerwy na wodzy, mów normalnie, nie mów tym głosem takim dziwnym swoim i poczuj się tak jak na, po prostu na live'ie, na abstrahuję, tylko nie przeklinaj tyle, co na live'ie, bo ja chcę. Czyli tak jak na live'ie, ale inaczej. Ja chcę dla ciebie jak najlepiej, pamiętaj. O synu, kurwa. I musisz po prostu wziąć swoje emocje na wodzy i co, no to jest życie, no. Patrzcie, jak się stara od Janie Pawliła. Chyba chłopa szuka nowego na tej konferencji. To chyba jest dla niej okazja. Tak, stara? Szukasz chłopa nowego?
Jeden mi wystarczy. Jeden na boku, kurwa. Słuchajcie, Wojtek, mimo że macie bardzo zajęty dzień, to przyszedł nagrać zapowiedź na Abstrahuję, za co bardzo dziękujemy. To jest dobry włodarz, to jest dobry włodarz, duży włodarz. Coraz większy. Siedzimy sobie w lobby, czekamy już tak naprawdę. I no cóż, za chwilkę będziemy się chyba tam malować i tak dalej i zaraz robimy gnój, zaraz robimy. Kochani, właśnie kończę make-up, dawaj. I widziałem się właśnie z Ksajo, z Nitro, wszyscy sobie siedzieliśmy. Trochę spięty byłem, ale to po prostu pierwszy kontakt z nimi. Plus no, to są goście, którzy są mocni w internecie, ale jednak na żywo to fajnie się wydało. Co pomyślałeś, jak mnie zobaczyłeś pierwszy raz na żywo, tylko szczerze? Weź na chwilę. Kurczę, że staro trochę wyglądasz przez tą brudkę. Jakbyś sobie obciął, byś lepiej wyglądał. Masz taki stary zarost. Serio? No. A ja w ogóle zazwyczaj się golę, nie wiem co mi dzisiaj odjebało. No to widzisz. Chciałem bardziej jak ty być. No u mnie trochę długo jest. Ja nie goliłem, byłem u fryzjera. No może już nie mów co myślisz o mnie, dobra? Bo myślałem, że to będzie takie grzeczności. To czekaj inaczej. No jeszcze raz, dubel. No? No, że całkiem w porządku wyglądasz, byłem zaskoczony. Kurwa, fajnie, jestem w szoku, że taki miły jesteś. No, lepiej wyglądasz niż na kamerze. Zaraz wchodzimy, słuchajcie. Jest cringe, kurwa, i wszystko się zgadza. Nie przesadzaj. Na scenie tam. Sylwek jakiś. Właśnie przeprowadzam wywiady. Czy typek nie jest podobny do Japczana? Ja? Do Japczana? Trochę tak. Przepraszam, nie chciałem gwałcić, znaczy rozmawiać. Przesadził z humorem, z granicą. Przepraszam, nie będę już. Dobrze, wybaczam cię, ale ostatni raz. Dobrze, obiecuję. Śmichy, chichy, mój przyjaciel, mój drugi przyjaciel, sami przyjaciele. Kończymy, mam ostatni wywiad. Chciałem podziękować tutaj Czarkowi. Skąd pomysł na nazwę? Wiksie. A nie, to nie ten wywiad. Julce, za to, że mnie wspierali tutaj w tym cringe'u. I co? Nie było cringe'owo, było zajebiście. Obejrzyjcie sobie to kilka razy i zobaczcie, kto najlepiej poleciał na konferencji. Subskrybujcie kanał Pastuc i no, ciao.